Halo, halo, z tej strony Tomuś, witam Was w odcinku specjalnym z obserwatora z Teamfight Tactics. Ostatnio, analizując sobie LoL Chessa, znalazłem rank 1 ladera, a więc rank 1 świata, który gra nową reroll kompozycję i zdobył on na niej aż plus 400 LP, a same 200 punktów zdobył on w Master Tierze, także od razu chciałem powiedzieć, że no chyba nagram, żebyście mieli taką informację, chociaż na dokumencie ta kompozycja znajduje się już od rana. Ten materiał nagrywam o dokładnie pierwszej w nocy, abyście mieli jakiś materiał na jutro do obejrzenia. Jest to Spencer TFT i gra on właśnie Zoe pod carry. Przy okazji roluje Poppy oraz Lilię i do tego gra Ari jako second carry i gra Arcane, aby wzmocnić swoje ability power na jednostkach. Od razu mówię, jest to materiał z innego kanału od Sub-Zero, też zapraszam, link w opisie. Jest to materiał przyspieszony. Dlatego też nie obraźcie się na mnie, że ten materiał będzie trochę szybciej leciał. Bardziej tutaj chodzi o samą analizę i moje spostrzeżenia na ten temat, jakie itemy, jak tą kompozycję w miarę rozgrywać, a cała reszta wydaje mi się, że jest nie ma aż takiego wysokiego znaczenia, zwłaszcza, że dostaję od Was feedback, że najczęściej moje odcinki rzucacie sobie w tle i w tle gracie swoją gierkę, a więc najpopularniejszy wariant jest to rolowanie, slow rolowanie na 5 poziomie, ale jest jeszcze wersja hyperrolowania na 4 poziomie. Od czego jest to zależne? A mianowicie od tego, że jeżeli macie bardzo dużo jednostek, na przykład macie dwie Zoe 2, dwie Poppy 2, albo bardzo często lecą Wam te jednostki i macie bardzo wysoką ekonomię, to jest dosyć ważne, ponieważ jak dobrze wiecie, TFT daje nam możliwości, albo mamy dosyć prędką ekonomię i mamy 50-40 ekonomii na golemach, albo mamy 20-25-30, a więc to jest wszystko od tego zależne. Slow roll lubimy, kiedy mamy mniej golda, hyper roll, jeżeli mamy dużą ilość golda i dużo jednostek. Jeżeli chodzi o takie szybkie wytłumaczenie, to macie dużą ekonomię i po golemach nie wchodzicie na początku w level ani w czwarty, ani w pre-level piąty i na golemach dosłownie macie czwarty level i 8 punktów expa i wtedy rolujecie tam z 60 nadwyżki ekonomii do jakiegoś 15, aby tą Zoe na trójce oraz Poppy, to są najważniejsze jednostki, zdobyć, po czym wchodzicie w szósty, siódmy, dorolowujecie Ari, a jeżeli chcecie slow rollować, to tak jak zwykle na spokojnie po prostu w piąty level wchodzicie i slow rollujecie, czyli nie tracąc 50 ekonomii rolujecie te potrzebne jednostki. Swoją drogą zapraszam na mój dokument, który wyświetli Wam się tutaj gdzieś na pewno na ekranie. Jest tam analizowana meta na bieżąca, jest tam meta aktualna, ale niektóre właśnie takie rzeczy, które są wynajdywane przez graczy, no w 100% one od początku setu nie są, dlatego też informuję Was o tej Zoe, już ją wrzuciłem do S+, także możecie śmiało grać. Od razu mówię, że pewnie po tym materiale z mojego dokumentu też korzysta parę tysięcy osób, czasami nawet, więc mogą się o tym dowiedzieć, zwłaszcza, że niektóre osoby po prostu oglądają sobie prosów na Twitchu, także ta Zoe już się robi popularna od jakichś 10-12 godzin, także bardzo ważne jest to, abyście skautowali sobie na początku lobby, czy nikt w tą Zoe nie idzie, ponieważ jeżeli będziecie grali tą Zoe we dwóch, no to prawdopodobnie obaj zrobicie botom, albo przynajmniej jedno z was zrobi botom, a druga będzie grała na siłę i też tej Zoe nie zdobędzie, albo fartownie będzie miała jakieś pomocniko, chyba rozumiecie. Rolowane kompozycje raczej gra się po prostu samemu, a jeżeli gracie we dwóch, no to jest to przeważnie błąd, ale to też zależy jaki macie spot. Jeżeli gracie na trochę niższym elo, jak na przykład Gold, Platyna, Emerald, no to jest to potrzebne, a wręcz wymagane rolowanie i posiadanie lepszego spotu, a jeżeli ktoś Wam się wpierdziela na siłę, no to musicie w 90% odpuścić, ponieważ większość tych graczy nie skautuje lobby. Także macie trochę większy problem niż na Hyelo z hitnięciem jednostek, no ale niestety zanim te Hyelo zdobycie, no to musicie przechodzić przez trochę mniejsze, ale to jest mało ważne. Wracamy do gry. Mamy tutaj już blue buffa, mamy attack speed, czyli bisowy item na Zoe jest to blue buff. Ostatecznie pewnie można zagrać Shojina, można zagrać Abyssala, ale raczej blue buff jest w 100% contested, ponieważ po pierwsze Zoe Wam się odpala od razu. Dzięki attack speedowi możecie złożyć na Shortufa. Dzięki czterem Szolarom dostajecie darmowego Shojina, a więc ta Zoe można powiedzieć, że odpala się bardzo, bardzo często. Jeśli chodzi o itemizację, bo na miniaturce widzicie trochę inne itemy niż najczęściej się na tą Zoe gra. Jeśli chodzi o taki beast setup, jest to blue buff na Shortów oraz Rabadon lub Jad Gauntlet. A jeśli chodzi o alternatywne itemy, no to macie właśnie red buffa, macie Jad Gauntleta, możecie zagrać Gunblade'a, możecie zagrać Archangel Staffa, chociaż Archangel Staff jest tutaj trochę gorszy, jednak możecie zagrać ostatecznie też Statika, chociaż Statika raczej preferujecie mieć na Ari jako second carry.
To jest dosyć... No i w sumie tyle o itemach. Jako tanka gracie najczęściej Poppy. To znaczy preferujecie mieć i Poppy i Lilię na poziomie trzecim, bo dzięki temu macie też dwa mocne tanki. Widziałem na niektórych dokumentach i niektórych stronach u prograczy i też widziałem, analizowałem sobie prosteny aktualnie i niektórzy grają te itemy na Poppy 3, a niektórzy grają na Lilii 3, więc zależy jakie macie pref tak naprawdę. Co do itemów tankowatych, no to wiadomo, wszystko co macie. Jedyne co wam mogę polecić, no to pomijanie gargoyla. Dlaczego? Ponieważ dwa bastiony dają wam takiego, można powiedzieć, darmowego gargoyla. I zobaczcie, on tutaj gra taktykę Hyperola prawdopodobnie, tak jest. To jest ta taktyka z czwartym poziomem, a więc schodzi on poniżej 30 golda, aby zdobyć te jednostki na poziom trzeci. Jeżeli nie będą wam lecieć, to po prostu zatrzymajcie się na 30 i też to będzie spoko. Zobaczcie, on tutaj zszedł sobie właśnie do 30, zdobył więcej, a jednak idzie dalej. Nie, najczęściej Hyperola właśnie się robi do 30 ekonomii, po czym wraca do 50 i slow rolluje na 5. To też jest taka taktyka połączona z tą, co mówiłem, czyli taki slow roll 5 plus Hyperol lekki na 4 poziomie. Musicie wiedzieć, kiedy się po prostu zatrzymać. Mamy tu pomocy Niko, będzie dwa darmowe pomocy Niko lub Pandorka. Pandorka raczej, a jednak, dobrze. Tego red buffa prawdopodobnie on tutaj złoży. Red buff nie jest złym itemem na Zoe, na pewno nie. Jest. Myśli o tym red buffie na pewno. A, co do arkany. Arkany dajecie na Ari. Ari arkana działa tak, już nie będę mówił jak działają inne arkany, bo to nie ma chwilowo znaczenia. Arkana Ari działa tak, że czym więcej macie trójek, tym więcej ability power dostajecie. Więc ważne jest tutaj, żeby hitnąć tą Lilię, tą Poppy, tą Ari prawdopodobnie też. Jeśli chodzi o taką kolejną trójkę, no to wydaje mi się, że kolejne trójki nie mają aż takiego wysokiego value, tak zwanej siły stołu, żeby na przykład rolować jakiegoś Hekarima na 3, także ważne jest, żeby mieć te 4 jednostki na trójce, to jest dosyć potężny spot. Mamy tutaj Ari na dwójce, mamy dwa dosyć fajne itemy na Zoe. I pamiętajcie też, od razu mówię, zresztą widzicie to po Spencerze, że ta kompozycja dopiero zaczyna działać, jak ją skończycie. Jeżeli macie tą Zoe 1, macie Poppy 1, znaczy, przepraszam, Poppy 2, Lilię 2 i Zoe 2, to nie jest to na tyle silne, żebyście mogli wygrywać, a więc musicie wyczekać tą kompozycję, aż ją skończycie i dopiero ona wtedy pokazuje się, można powiedzieć, jej potęga. I potęga też jest w prostocie tej kompozycji. Co to oznacza? Jak dobrze wiecie, teraz dominują kompozycje rolowane, czyli jakiś Kasadin i tak dalej. Prostota w tej kompozycji jest taka, o, mamy Shoji na darmowego, także spoko. Będzie prawdopodobnie chciał złożyć albo Rabadona, albo Jad Gauntleta z tych itemów. Ta kompozycja nie wymaga od was niczego tak naprawdę, bo i to nie jest obraza dla was, to jest obraza praktycznie dla każdego gracza, ponieważ siedzicie na 4 poziomie, kończycie 3 postacie, po czym wchodzicie w 9, 10 poziom i to tyle. Także jak to mówi, geniusz brzmi, jak to się mówi? Geniusz w prostocie, tak? Także... I jak widać, Spencer to udowadnia, ponieważ wiele osób gra te rolowane kompozycje, on idzie inną drogą i gra właśnie inną rolowaną kompozycję, a mianowicie tą Zoe. Dobrze, brakuje tutaj dwie Zoe, brakują dwie Lilie, brakują dwie Poppy, także już prawie mamy skończoną kompozycję. Mamy też darmowe pomocniko, a więc pewnie sobie jak najszybciej znikuje tą Zoe. O, zatrzymał tutaj różdżkę i ma Jewel Gauntleta, więc prawdopodobnie go złoży. O, za chwilę wrócę, muszę coś zrobić. Okay. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to to... O, jedną Ali chyba pominął, jak dobrze widziałem. Chciałem wam powiedzieć jeszcze, że żebyście czarmów używali, bo wielokrotnie wiele osób nie używa czarmów. I zobaczcie, teraz mamy Slam Redemption. Prawdopodobnie te Redemption powinien zrobić. A jednak pewnie będzie zrobiony Static. A jednak nie kontestuje ani jednego itemu, co jest ciekawe. Pewnie nie robi Statika dlatego, że ma Pandorę, a więc chce szybko dostać różdżkę albo kryta na Zoe. Jest to jakieś wyjście. Z
Spellblades, czyli jeden z lepszych agmentów pod kompozycję AP, pewnie weźmie Attack Speed, żeby zrobić statika, a jednak Blue Buff. To widać, że mamy trochę inne podejście, ponieważ ja bym zeslamował w 100% statika i do tego Giant Gauntleta na Zoe. Tego Giant Gauntleta raczej powinien złożyć, bo value mu to dosyć spore skryta. A widzicie, zrobił, ok, ten armor na Poppy też mógłby wrzucić. No przepraszam was, ale założyłem sobie koszulkę, bo trochę zimno jednak w nocy. I przepraszam od razu, że mówię trochę cicho, ale ludzie u mnie śpią, jak to się mówi. Życie tak zwane. Ale mam nadzieję, że wszystko mówię w miarę zrozumiale. Tak to można powiedzieć. Tą łezkę też mógłby złożyć Nari, bo w razie czego właśnie kolejny jakiś statik zatrzymał tą łezkę, ok. Dziwi mnie trochę, że zatrzymał tą łezkę, wystarczyło ją wrzucić na Ari i wtedy też szybciej by ona się odpalała, ale może jest jakaś tajemnica, czegoś nie rozumiem po prostu. Jest Rise, to jest kolejna postać, którą wymagacie w tym buildzie, ponieważ jest to czwarty Szolar i daje mu to też statika. A, i ciekawostka, ale to też napisałem na doku. Jeżeli nie uda wam się zrobić Ari na trójce, to zmieńcie Ari sobie 2 na Ari 1 i dajcie itemy na Rise'a 2. Na przykład ten static i blue buff, który ma teraz na Ali, gdyby ona nie była na trójce, to lepiej ją wrzucić na, znaczy te itemy wrzucić na Ryza. Także taki powiedzmy tip, że jeżeli nie macie drugiego second carry w postaci Ali 3, no to zagrajcie sobie Ryza, którego tam skontestujecie na jakimś 8 poziomie, nie? I zobaczcie, jak ta kompozycja kroi. Jest to bardzo ciekawe, dlatego też zachęcam was, jeżeli chcecie lepiej grać w TFT, no ja to robię od sezonu drugiego, trzeciego, analizujcie sobie metę sami, to znaczy u was jest taki plus, że macie mnie, macie mój dokument, więc wszystko wchodzicie i macie jak na tacy, bo jest to moja praca jednak w jakimś stopniu, ale jeżeli wejdziecie sobie w analizy, na przykład wejdziecie sobie w ranking global na LoLChessie i sami będziecie analizować metę, to jest to dla was lepszy plus wiedza sama i sama zdobyta wiedza niż patrzenie w ciemno w mój dokument, chociaż nigdy was jakby nie oszukałem z metą, także... Ale to taki na przyszłość tip dla was, jeżeli chcecie lepiej grać, to róbcie, analizujcie sobie metę sami, tak jak zrobiłem to ja. No i Sub-Zero zresztą też, bo akurat ten klip, który widzicie teraz od Sub-Zero, znalazłem na jego Twitchu i nagrałem sobie, także trochę lekko przyspieszyłem, ponieważ szczerze mówiąc idę zaraz spać, więc dlatego też chciałem nagrać wam materiał na rano. Co wydaje mi się, że jest na plus. Tutaj nie jest zrobiona ekonomia. Ponownie bardzo dziwne. Gunblade tutaj będzie chyba najlepszy. No właśnie, Gunblade spoko. Ale czemu on nie zrobił ekonomii z tego Barda i Tristany? Ten Bard jest potrzebny, ale zawsze by go hitnął później, nie? Bardzo mało itemów pod tanka ma, więc to może być dosyć duży problem. A jednak ta Zoe sobie poradziła, ja pierdolę, niesamowita kompozycja. I wziął jeden laser, czyli używa swoich charmów, dobrze. To jest dosyć ważne, o tych charmach wam przypominam, bo wiele osób z moich ziomków, czy z Discorda, czy was, widzów, nie używa tych charmów, a to jest czasami naprawdę game changer, bo w momencie, kiedy najprostszym przykładem będzie w midgame, znaczy jeżeli macie tam 10-15 HP, to może wyskoczyć wam charm, który nie wywala was z gierki. I na przykład jeżeli walczycie o top 4-5 i 5 HP macie wy i 5 HP ma przeciwnik, to jeżeli on przegra, to macie insta top 4 tylko dzięki temu, że kliknęliście charma za 1 golda. Albo za 2, już nie pamiętam, więc naprawdę... O, tutaj na przykład wziął, że jedna postać carry dostaje darmowe zdrowie. Także... Warto pamiętać o tych czarmach jednak. Mamy Tarika 2, znaczy Tarika, Karima 2, Tarika 1, mamy 4 bastiony, 4 szolary, 3 portale, 2 arkany, 2 witchcrafty, czyli bisowe postacie już są włożone. I warto pamiętać o tym, że jeżeli macie tą kompozycję złożoną w taki sposób, jak on tu teraz pokazuje, to raczej chcecie wejść po prostu w level 10. Nic was jakby nie trzyma na levelu ani 8, ani 7, ani 9. To znaczy, jeżeli kończy się gra
jeżeli wiecie, że na przykład albo wygracie, albo odpadacie, albo nie macie szans na jakiś komp, no to wtedy rolujecie na 9, żeby hitnąć jakąś tam legendę na 2, powiedzmy milio chociażby, nie? Ale w momencie, kiedy gra trwa dłużej, a wiecie, że jesteście na winstreaku, no to nawet można wejść w 10 poziom. Tutaj wziął Charma, który dał mu darmowy support item i jest to Zizirot, który jeszcze daje mu o wiele więcej tankowatości, bo Zizirot daje 2 koła HP, także kolejny Charm. Wziął tutaj Fairy tylko po to, żeby zboostować Ryza dzięki temu itemowi, który daje ogólne obrażenia, także 200 IQ za granie, tak szczerze. I jak widać, zobaczcie, ta Zoe naprawdę robi bardzo dużą robotę. Niby możecie powiedzieć, no ale ona zadaje 6 koła 8, ale całość tej kompozycji i prostota jest naprawdę za duża. Kolejny charm wzięty, żeby mieć dwa darmowe i po 1 koła target Dumi. Także wykorzystujcie charmy, to jest lekcja na teraz. I grajcie Zoe, dopóki nikt o niej nie wie. To znaczy, może nikt to za duże słowo, ale wyszło to na światło dzienne. Ja akurat znalazłem to sam, ale jeśli chodzi o kompozycje takie grywalne na ladderze, to od jakichś 8 godzin jest dopiero grana, więc to wiecie, tu nie chodzi o mój błąd. To jest praktycznie każdego błąd, który tej Zoe nie wykorzystywał, bo na każdym jakby, na przykład przedwczoraj, jakbyście weszli na inny dokument niż mój, albo na jakąś stronę, albo na meta TFT, która jest analizowana dosłownie co 15 minut, tej Zoe jeszcze wczoraj nie było. Więc to nie jest błąd mój, że wam o tym nie powiedziałem, czy coś, tylko to jest tak zwane meta trendy, nie? Nie wiem, czy rozumiecie, co to jest meta trend, że coś się pojawia, coś znika, nagle jest jakaś szpatuła. Dobrym przykładem też będzie trudem mieć szpatuła w secie 10. Tam była bodajże grana Caitlyn, Ahri, Akali, Kada i tak dalej. To dopóki ktoś nie sprawdził tej True Damage'a na carry, no to ta True Damage'owa, powiedzmy, szpatuła w tym pierwszym patchu nie była tak grywalna. Wiem, jest to bardzo daleki przykład, bo set był 2 sety temu, ale tak mi z głowy to wyszło. I zobaczcie, teraz wchodzi on w 9 poziom tak naprawdę i dostawia jakąś legendę. Stąd raczej by tankowaty chciał item wziąć. Ja bym wziął Redemption, ale on chyba chce tu wziąć Warmoga. A jednak Redemption. Czyli mamy podobnie w głowach. Redemption jest o wiele silniejszym itemem niż Warmog. Od jakichś dwóch setów zawsze Redemption było silniejsze. I zobaczcie, nawet Kog'Maw, który jest aktualnie bardzo kontestowany, nie dał rady na tą Zoe. Dobrze, kończymy powoli materiał. Mamy tu 14 oraz 2 HP. Zhard stakował 9 poziom, dołożył Rakana, aby mieć też preserwera. Preserver jedna z najlepszych cech aktualnie w gierce. Także ja was zostawiam z gierkami tutaj ostatnimi dwoma walkami, żebyście zobaczyli potencjał tej Zoe, a ja kończę nagranie, także mam nadzieję, że cieszycie się, że ten materiał powstał, abyście mieli kolejną kompozycję do grania, a nie granie dwóch rolek na krzyż. Także trzymajcie się, na razie, cześć.